Dzień dobry, moi mili. Dzień dobry. Poczekajcie, jak zwykle muszę jeszcze poustawiać, wszystko mi jeździ. Dobra, jestem. Zaczynamy nowy cykl. Jakiś czas temu było głosowanie nad moją propozycją. Propozycja dotyczyła wykonywania czytań urodzinowych od nowego roku, więc jakby 1 stycznia już niedługo. Tym samym więc informuję, jak to będzie wyglądało, żebyście wiedzieli. Słuchajcie, codziennie, przepraszam, jeszcze jestem przeziębiona, będą filmy dla osób urodzonych danego konkretnego dnia. Będę używała tylko arkan wielkich, rozkład w kształcie podkowy, jako symbolu przynoszącego szczęście. Proszę, żebyście, jak wchodzicie na mój kanał, kochani, ponieważ filmów jest dużo więcej i możecie nie widzieć wszystkich, nie docierać do wszystkich, przejdźcie sobie zawsze od razu do playlist. Tam ja na bieżąco segreguję filmy miesięczne, no tygodniowych nie segreguję, tak? Ale tygodniowe to wiem, że wy po prostu odsłuchujecie sobie raz czy dwa razy i to jakby nie ma sensu tego segregować. Natomiast każdy inny film jest ułożony. Tylko dlatego, ja oczywiście lubię porządek, ale robię to tylko i wyłącznie dlatego, żeby wam było łatwiej to znaleźć i wam było łatwiej jakby się odnaleźć w tym wszystkim, co na moim kanale się dzieje. Bardzo wam dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie wiadomości, za wszystkie informacje, za wszystkie komentarze. Liczba, znaczy czytania prywatne, bezpłatne, jeśli chodzi o styczeń, to jeszcze tam chyba 2 czy 3 osoby dostały ode mnie prośbę, żeby się skontaktować ze mną w połowie miesiąca, bo teraz jestem trochę po prostu już zawalona. Natomiast później kolejna partia będzie w lutym. Dziękuję Wam za informacje odnośnie tego, jak doceniacie moją pracę i moją intuicję. Ja od razu przyznam, że moja intuicja faktycznie ona wzrasta w siłę i ma to związek również z tym, że generalnie rzecz biorąc, może was to zaskoczyć, może nie, kompletnie nie jem mięsa ani niczego, co kiedyś żyło. I nie robię tego, nie jestem jakimś wegefrikiem, absolutnie w domu gotuję normalne rzeczy, natomiast mój organizm po prostu powiedział nie. Przestawił się tylko na zieleninę i różnego rodzaju takie bardziej, nie powiem zdrowe, tak? No ale bezmięsne dania. I to ma ogromny wpływ, dlatego o tym mówię, że dla osób, którym zależy na tym, żeby też poprawić swoją intuicję, dla mnie to była jakaś droga, natomiast to się stało w sposób absolutnie naturalny i organiczny, ja tego nie wymusiłam i działa, więc co mogę powiedzieć, jeśli chcielibyście intuicyjnie jakby wzmocnić się, to może na was też to zadziała. Słuchajcie, nie przedłużając. Także tak, zaczynamy z czytaniami urodzinowymi. Szukajcie filmów posegregowanych w playlistach na moim kanale. Bardzo proszę, jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.